mamy odległość od naszego domu do granicy tej działki wynosi 30 metrów, jest bardzo blisko, dom, prawda? To jest promieniowanie. Nigdzie nie ma badania, proszę pani, na to właśnie, na taką farmę. Czy to jest zdrowe, czy to jest niezdrowe. W żadnych nie znajdziemy ustawach, nigdzie o tym nie piszą. Inwestorzy też tak samo ten temat omijają. My się tego tematu bardzo boimy. Ale co, boi się pani promieniowania? Tak, boi się tego promieniowania, bo to jest promieniowanie... Jeszcze raz, wyraźnie. Tak, boję się tego promieniowania, bo to jest promieniowanie elektromagnetyczne, prawda? I to ma duży wpływ. To nie jest zbadane, proszę pani. Tak, po prostu nikt się tym nie chce tematem zająć. Powiem tak, po prostu nikt się nie chce tym tematem zająć, bo uważam, że ten temat jest bardzo niebezpieczny i firmy wolą ten temat omijać. Dlatego my z tym... Dziękuję. Z tego względu, że to bardzo źle wpływa na zdrowie, a oprócz tego to brak tutaj masady, porzeczki i to po prostu nie będzie dochodów z tego tytułu. A to jest jedyne źródło dochodu i jesteśmy przeciwni temu. Proszę pani, ja też jestem przeciwny budowie tej farmy. No ponieważ tak, te jeszcze farmy nie są zbadane pod kątem wpływu na ludzi, na środowisko, prawda? Także tutaj ten temat jest jeszcze bardzo niedoprecyzowany, tak? Także tutaj trzeba się nad tym pochylić. My nie będziemy jako króliki doświadczalne, które mieszkają na patelni tej farmy i nie będziemy się domyślać, czy za 5, 10, 15 lat, czy ileś będziemy mieli z tego tytułu jakieś szkody zdrowotne, czy inne rzeczy, tak? Tutaj te farmy wpływają również na połączenie internetowe, czy telekomunikacyjne, tak? Ja tutaj pracuję też zdalnie, muszę mieć zapewnione stabilne połączenie do pracy. No i tutaj też są problemy po prostu z tego tytułu farmy, tak? No, na pewno strona społeczna jest tutaj bardzo istotna, no bo my w tej społeczności funkcjonujemy i dobrze by było zaprzestać po stronie społeczności i moje stanowisko też jest takie. A kwestie związane z lokalizacją czy ewentualną zmianą lokalizacji, to są kwestie jeszcze do uzgodnień, do analizy z ewentualnym inwestorem. Tak jak powiedziałem na początku, sprzeciw jest, analizujemy, dlatego doprowadziliśmy do dzisiejszego spotkania. Panie wójcie, na jakim etapie jest ta inwestycja? Krótko. Inwestycja jest na etapie proceduralno-formalno-prawnej. Czyli... Jest złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Otrzymaliśmy informacje od organów i sprzeciw od mieszkańców. Mhm. I na tym etapie jesteśmy w tej chwili. Jakie były opinie organów? Organy nie wnosiły żadnych negatywnych opinii dotyczących tej inwestycji, bo organy nie mają w kompetencjach opiniowania pod kątem trafności czy nietrafności. Organy opiniują pod kątem wpływu na środowisko. Są takie zarzuty, że nie było konsultacji społecznych. Nie było konsultacji społecznych, bo te konsultacje na tamtym etapie nie były potrzebne, dlatego że propozycja inwestycji wpłynęła 29 listopada. Złożyliśmy, poinformowaliśmy strony, ja poinformowałem jako wójt, że złożony został wniosek na budowę farmy celem wydania decyzji środowiskowej, gdzie strony zostały poinformowane. A stron jest bardzo dużo i ta lista osób uczestniczących w postępowaniu jest bardzo długa i te informacje do mieszkańców dotarły i na tym etapie nie było potrzeby jeszcze konsultacji, dlatego że decyzja jeszcze nie została wydana. Przed wydaniem decyzji postanowiliśmy, że trzeba się spotkać i dlatego dzisiaj spotkanie. Są protesty, jak pan patrzy na to? No dla mnie protesty są istotną sprawą, bo to jest głównie, tak jak powiedziałem na początku, aspekt społeczny jest dla mnie bardzo istotny. Rola inwestora jest też istotna, ale aspekt społeczny, czyli zadowolenie mieszkańców jest tu bardzo ważne. Czy dzisiaj zapadnie decyzja? Nie wiem, posłuchamy stron, zobaczymy, jakie będą opinie mieszkańców, jakie będą opinie inwestora, a decyzję na pewno podejmiemy taką, która zadowoli jedną ze stron. Kwestie było negatywne odnośnie budowy farm fotowoltaicznych, a jakie są argumenty za tym, żeby takie inwestycje realizować? To znaczy, jeśli chodzi o inwestycje w odnawialne źródła energii, to niestety musimy wspierać tego typu inwestycje, tylko że kwestia zdrowego rozsądku, kwestia lokalizacji. Na terenie gminy mamy 3 lokalizacje w tej chwili uzgodnione, bo były inne lokalizacje, zostały oprotestowane, nie wydałem decyzji pozytywnej, więc inwestorzy się wycofali, a są 3 lokalizacje, gdzie nie było protestów i decyzja jest pozytywna. Jaka to jest lokalizacja? Te pozytywne, mówimy, tak? To jest Antolin, Wólka Polinowska i Zakalinki. A w Zakanale nie? Nie, w Zakanale nie. Właściwie jesteśmy w Zakanale. A my jesteśmy w tej chwili w Zakanale, więc myślę, że tutaj kwestie te dzisiaj wyjaśnimy. Czyli jeszcze proszę powiedzieć, są obawy mieszkańców. Jak pan na nie reaguje?
W sensie takim, że mieszkańcy obawiają się promieniowania, że spadnie wartość ich działek, wyschną sady. To jest niezbadane do końca, jak wpływa na zdrowie takie właśnie farmy. Jakie jest Państwa stanowisko? Jak na takie obawy Państwo odpowiadacie? Że odpowiadamy w ten sposób, że nie mają one za bardzo uzasadnienia i podstaw, ponieważ dyrektor ochrony środowiska wypowiedział się jednoznacznie, że nie ma przeciwwskazań do tego, by taka instalacja fotowoltaiczna mogła powstać w tym regionie. Zresztą to są decyzje, które są wydawane na terenie całego kraju i nic mi nie wiadomo na ten temat, żeby te oddziaływania, o których było pisane w piśmie, miały faktyczne jakiekolwiek znaczenie dla życia i zdrowia jakichkolwiek mieszkańców. Tym bardziej, że każdy z nas, a przynajmniej milion mieszkańców, posiada w swoich domach instalacje fotowoltaiczne, między innymi również na gruntach. Jeżeli miałyby oddziaływać negatywnie, to one by oddziaływały w pierwszym etapie, tutaj już na podwórku danego mieszkańcy. A proszę powiedzieć, jak ta farma będzie wyglądać, jakie ma parametry? To jest instalacja o mocy 4 MW, tylko chcę Państwu powiedzieć, że być może ten całe zamieszanie jest za wczesne, z tego powodu, że póki co jesteśmy na etapie gromadzenia dokumentów i będziemy występowali do PG o uzyskanie przyłącza. Niestety praktyka obecna jest taka, że większość tego typu inwestycji niestety czeka na przyznanie tej mocy i tym samym w tej sytuacji też nie wiem, jak się zakończy, tak, jaka będzie decyzja. Najprawdopodobniej, no oby była oczywiście pozytywna z mojej perspektywy, dlatego że ponieśliśmy już spore koszty związane z przygotowaniem tej inwestycji. No ale trzeba mieć na uwadze, że większość jednak jest odrzucanych, więc może być taka sama historia tego wniosku. Gdzie miałaby powstać dokładnie farma? W Zakanalu. Czego Pan spodziewa się po tym spotkaniu? Pytań, odpowiedzi, wyjaśnienia sytuacji? No miejmy nadzieję, że tak. No tutaj nie jestem jakoś negatywnie nastawiony. Chciałbym jak najbardziej porozmawiać. Ekspertem od środowiska nie jestem. No chcę powiedzieć, że na pewno się żadna krzywda mieszkańcom się nie stanie, a wpłynie tylko pozytywnie, ponieważ wpłyną pieniądze do Urzędu Gminy z tytułu podatków, tak, które będą wynosiły w tej inwestycji 44 tysiące złotych około przy obecnych stawkach rocznie, co daje w dziesięcioleciu 440 tysięcy złotych.